Szanowni Państwo, na początek chciałem serdecznie przeprosić, że Państwo czekaliście tyle. Trochę się przedłużyły sprawy w Brukseli. Podpisywaliśmy umowę o gazociągu bałtyckim, który jest bardzo ważną naszą inwestycją infrastrukturalną i stąd pewne opóźnienie. Ale teraz chciałbym przejść do bardzo kluczowego, bardzo ważnego tematu. Wspomnę tylko, że jeszcze oprócz wymienionych ministrów jest z nami pan minister Paweł Cybulski tutaj na sali, a więc jeśli będą potem jakieś pytania też bardzo ściśle odnoszące się do Ministerstwa Finansów, to mamy tutaj też jednego z naszych ministrów Ministerstwa Finansów. Ja natomiast chciałbym zarysować dzisiaj pewną głęboką bardzo zmianę, która ma dotyczyć OFE, otwartych funduszy emerytalnych, w tym ich kształcie, w jakim one dzisiaj działają, funkcjonują, a działają w zupełnie innej formule i formie niż takiej, do jakiej były powołane 20 lat temu. Zacznę od tego, że jedną z naszych podstawowych cech działania politycznego Prawa i Sprawiedliwości jest wiarygodność. Przed 3 laty przedstawiłem program budowy kapitału, program przekształcenia OFE i dzisiaj tutaj staję przed Państwem i pokazuję, w jaki sposób chcemy uporządkować ten system emerytalny. Chcemy uporządkować system emerytalny, który jest kluczową częścią w obszarze bezpieczeństwa finansowego Polaków na lata emerytury. Ale może zacznę też od tego, że wiemy doskonale, że taką podstawową bolączką naszego systemu finansowego w szerszym znaczeniu i emerytalnego jest brak zdolności do tworzenia oszczędności. Oszczędności na późne lata życia, oszczędności na przedsięwzięcia infrastrukturalne, oszczędności Polaków, które służą całej gospodarce, całemu społeczeństwu. I ta propozycja, którą za chwilę Państwu przedstawię i nasi ministrowie ją rozwiną, ona adresuje tę podstawową bolączkę naszego modelu społeczno-gospodarczego, modelu, który był obecny w III Rzeczpospolitej. Więc mamy tutaj do czynienia również z przebudową całego systemu, pozytywną przebudową zarówno dla emerytów, jak i z punktu widzenia całej gospodarki. Ten system emerytalny, który proponujemy dzisiaj w sposób ewolucyjny przebudować, ma być oparty o 3 filary. O ZUS, oczywiście jest z nami dzisiaj pani prezes, pani profesor Gertruda Uścińska, o pracownicze plany kapitałowe, o których mówiłem 2 i 3 lata temu i one już dzisiaj są przyjętą rzeczywistością od strony legislacyjnej. One weszły w życie od początku tego roku i 1 lipca pierwsze duże przedsiębiorstwa zaczynają wchodzić w pracownicze plany kapitałowe. To jest milowy krok w kierunku budowy dodatkowego filara emerytalnego. Ale drugi, zapowiedziany 3 lata temu krok, druga zmiana, to takie przekształcenie otwartych funduszy emerytalnych, żeby nikt już nigdy w przyszłości, tak jak zrobili to nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska, nie mogli sięgnąć po te środki, które przez 15-17 lat wcześniej, od roku 1999, często były uważane za środki de facto na indywidualnych rachunkach późniejszych emerytów, na indywidualnych rachunkach obywateli. Dzisiaj takich indywidualnych rachunków jest blisko 16 milionów, 15,8 miliona naszych obywateli. A więc chcemy dzisiaj poprzez tę zmianę zaproponować niezbędny krok w kierunku uporządkowania naszego systemu emerytalnego, wzmocnienia jego przejrzystości i wzmocnienia jego siły w taki sposób, żeby emeryci mieli większą pewność, a zarazem, żeby tych środków było zgromadzonych więcej na ich rachunkach, zarówno w ZUS, dla tych, którzy zdecydują się, za chwilkę powiem o tym więcej, przesunąć te środki do ZUS-u, ale dla tych, którzy się nie zdecydują przesunąć środków do ZUS-u, tylko będą chcieli je mieć na indywidualnych kontach emerytalnych bądź na pracowniczych planach kapitałowych, będą to środki przypisane do każdego z tych 15,8
miliona obywateli. A więc gdy podzielimy tę kwotę, która dzisiaj jest zgromadzona na OFE, to jest około 160 miliardów złotych przez 16 milionów obywateli, to czy jak przypiszemy kwotę, która jest indywidualnie przypada z tych 160 miliardów do każdego z tych 16 milionów obywateli, to średnio jest to około 10 tysięcy złotych. Około 10 tysięcy złotych dzisiaj uspołeczniamy niejako, czy w sposób zindywidualizowany przekazujemy je społeczeństwu, przekazujemy je ludziom. A trzeba przypomnieć, jaka była pokrótce historia tych środków. Otóż w 2013 roku premier Tusk, ówczesny premier, powiedział do obywateli: to nie są wasze pieniądze. Takie słowa wtedy padły. Dwa lata później Trybunał Konstytucyjny pod kierunkiem ówczesnego przewodniczącego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, pana Andrzeja Rzeplińskiego, potwierdził to, że są to środki publiczne. Więc kiedy ja mówię o ich przesunięciu na, czy przekazaniu społeczeństwu, czyli mówię o przekazaniu na indywidualne konta emerytalne, to de facto jest to sprywatyzowanie tych środków, a więc jednocześnie odcięcie tych wątpliwości i tego zawodu, które Polacy wtedy przeżyli, te pięć lat temu, kiedy ze zdumieniem obudzili się rano i stwierdzili, że jak to Platforma Obywatelska i ówczesny Trybunał Konstytucyjny jednak mogły spowodować, że te środki zostały wchłonięte przez system, ówczesny system, jakby znacjonalizowane przez naszych poprzedników. Szanowni Państwo, OFE dzisiaj to jest inwestycja, która w ogromnym stopniu została uplasowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Ze 163 miliardów złotych około 127 miliardów złotych ulokowane zostało w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych. A to z kolei oznacza, że wszelkie zmiany, które mogą się zadziać w obszarze OFE, muszą być robione bardzo ostrożnie, bardzo delikatnie, muszą odpowiadać z jednej strony zasadzie pewności prawa, z drugiej sprawiedliwości społecznej, ale z trzeciej strony nie możemy też zachwiać stabilnością rynków, stabilnością giełdy, czy szerzej rynku finansowego. Dlatego właśnie, kiedy w 1999 roku przekonywano Polaków, że są to ich prywatne i dziedziczone oszczędności emerytalne, wszyscy mieliśmy przekonanie, że tak jest do momentu wprowadzenia tych zmian przez Platformę Obywatelską w roku 2013, kiedy to na skutek kryzysu finansów publicznych Platforma wpadła w coś w rodzaju permanentnej procedury, złamanej procedury nadmiernego deficytu, i szukała rozpaczliwie środków. I wzięto wtedy te 160 miliardów złotych, czyli tą drugą połowę OFE, i ją de facto ubudżetowiono, czy znacjonalizowano. Stało się tak dlatego, że ówczesny system finansowy, budżet państwa, nie mógł sobie poradzić z szarą strefą. Nie mógł sobie poradzić z luką VAT. I dlatego szukano tych środków w kieszeni obywatelów, w kieszeni obywateli, w kieszeni emerytów. A więc w czerwcu 2013 roku te zmiany były w taki sposób wówczas tłumaczone Polakom i dlatego dziś chcemy naprawić błędy poprzedników i odbudować zaufanie Polaków do systemu emerytalnego. Państwo musi charakteryzować się też ciągłością działania, odpowiedzialnością. Więc my naprawiamy błędy naszych poprzedników i niejako sięgamy do tych obietnic naszych jeszcze, w polityce można powiedzieć, już zamierzchłych poprzedników z lat 99-2000, czyli z czasów tworzenia OFE. A więc chcemy te deklaracje składane wówczas, 20 lat temu, przynajmniej tą częścią, za którą my odpowiadamy, w największym możliwym dzisiaj stopniu, nie naruszającym stabilności rynku finansowego i zasady sprawiedliwości społecznej, chcemy tamten postulat wypełnić. Dlatego chciałbym poinformować
że rząd Prawa i Sprawiedliwości przedstawia Polakom propozycję przekazania całości środków z OFE w kwocie dzisiaj 162 miliardów złotych. Całości, podkreślam, ponieważ w mediach pojawiały się różne koncepcje, znaczy różne, można powiedzieć, dywagacje i przypuszczenia, co my zaproponujemy. Że 75% środków, może mniej. Nie, szanowni państwo, 100% środków środków z OFE przekazujemy na prywatne, indywidualne konta emerytalne uczestników OFE. Środki te będą w 100% prywatne i dziedziczone, tak jak było to obiecywane 20 lat temu, czyli wypełniamy tamtą obietnicę i te środki przekazujemy na konta prywatne. To jest zatem najlepsza i najbardziej korzystna ze wszystkich prywatyzacji, jakie się zdarzyły po 1989 roku, ponieważ my no niestety w dużym stopniu wyprzedaliśmy nasz majątek, to znaczy w modelu gospodarczym przyjętym przez ówczesne liberalne ekipy majątek był wyprzedawany. My dzisiaj dokonujemy prywatyzacji, gdzie zakumulowane środki przekazujemy obywatelom. Prywatyzujemy je w innym sensie, nie w takim, jak to działo się do tej pory. I ten kapitał, który był zabrany Polakom w 2014 roku i dzisiaj jeszcze został w postaci tych inwestowanych głównie na giełdzie papierów wartościowych środków, dzisiaj go przeznaczamy dla polskich obywateli. A więc prywatyzacja oddająca Polakom ich wypracowany w latach ciężką pracą kapitał jest prywatyzacją sprawiedliwą. W 2013 i 2014 roku nasi poprzednicy uderzyli w Polaków poprzednią formułą zmiany OFE. Zrobili tak ze względu na katastrofę finansów publicznych. Deficyt budżetowy wtedy sięgał w roku 2010-2009. Przekraczał 7%, później 6%, 5%. Nie potrafili poradzić sobie z szarą strefą, z luką VAT. My naprawiliśmy finanse publiczne i dlatego dziś robimy tę zmianę, bo jest możliwa ona dzięki uszczelnieniu systemu finansowego. Chciałbym przedstawić w kilku krokach główne elementy tej zmiany. Później zostaną one rozwinięte. Więc po pierwsze, Polacy będą mieli wolny wybór. Będą mieli wolny wybór, gdzie ulokować środki, czy przenieść je na prywatne konta emerytalne, IKE, indywidualne konta emerytalne, czy przesunąć je do ZUS-u. To nie jest decyzja państwa polskiego, to nie jest decyzja rządu i domyślnie my zakładamy w naszym modelu, że Polacy mogą chcieć pozostawić je na indywidualnych kontach emerytalnych, czyli swoich prywatnych kontach. Ale jeżeli ktoś będzie chciał przesunąć je do ZUS-u, to będzie mógł je przesunąć do ZUS-u. Po osiągnięciu wieku emerytalnego Polacy będą mogli skorzystać z tych pieniędzy w sposób dowolny, tak jak ze swoich własnych pieniędzy, tak jak było to założenie wcześniej formułowane właśnie 20 lat temu. Będą mogli nimi gospodarować, choć pamiętajmy, że są to środki przede wszystkim na dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, na podniesienie tej stopy zastąpienia, czyli jaka jest emerytura w proporcji do ostatnich wynagrodzeń przed przejściem na emeryturę. I zależy nam na tym, żeby poprzez dywersyfikację źródeł pochodzenia tych pieniędzy na emeryturę, żeby te emerytury były po prostu wyższe. I pracownicze plany kapitałowe mają podwyższyć emeryturę z ZUS i indywidualne konta emerytalne też mają o kolejną kwotę podwyższyć emeryturę osiąganą łącznie przez osoby osiągające ten wiek emerytalny. Aby zapewnić równe traktowanie emerytur z ZUS, które opodatkowane są podatkiem dochodowym, w momencie tej prywatyzacji środków z OFE założone jest w tym modelu, że w momencie przekazania do IKE, jeżeli ktoś się zdecyduje pozostać w IKE, że będzie zastosowana opłata przekształceniowa. Opłata przekształceniowa dlatego, żeby było
zachowana pewna sprawiedliwość, bo jeżeli są wypłacane środki przez ZUS, dzisiejsze emerytury, to one są obciążone normalnie według skali podatkowej 18-procentowym podatkiem, a dla niektórych emerytów 32-procentowym podatkiem. A więc tutaj emeryci by płacili ten podatek, a w przypadku, gdyby nie doszło do takiej opłaty przekształceniowej, to te środki byłyby uprzywilejowane nadmiernie w stosunku do tamtych środków. Same OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne i zachowają ciągłość działania w sposób bezpieczny dla wartości inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a więc dbamy o rynek finansowy, o rynek kapitałowy, o sprawiedliwość społeczną i dbamy wreszcie o to, żeby środki wypracowane w minionych pokoleniach w sposób właściwy trafiały do przyszłych emerytów. Jestem zatem przekonany, że ta propozycja przekazania środków z OFE na prywatne konta emerytalne przy pozostawieniu jednoczesnym uczestnikom wyboru co do tego, czy chcą w całości przesunąć te środki do ZUS-u, wtedy nie ma opłaty przekształceniowej, my jej nie zakładamy wówczas żadnej, tylko ona oczywiście będzie za 5 lat, za 10, za 20, jak ktoś będzie otrzymywał emeryturę. I w efekcie tych zmian Polacy będą mieli powszechny dostęp do różnych rozwiązań emerytalnych. A więc pierwszy filar ZUS i w ramach drugiego filara indywidualne konta emerytalne i pracownicze plany kapitałowe. A więc, szanowni państwo, podsumowując, przekazujemy Polakom pieniądze, które wcześniej również przez Platformę nie powinny im być zabrane. I gdyby państwo polskie przed rokiem 2015 było państwem sprawnym i sprawiedliwym, to takiej nacjonalizacji wówczas by nie było. My naprawiamy błędy naszych poprzedników i przekazujemy te środki na indywidualne konta emerytalne, ale dajemy również wolny wybór każdemu z tych blisko 16 milionów uczestników otwartych funduszy emerytalnych. Dziękuję.